Siema, ze strony Towek, 290 odcinek i nagrywam 3 minuty, poszło się, bo tata musi mi przerwać, zawsze. Czeko kurna nie zrobię, nawet to źle zbudowałem, muszę jedno do przodu. No i to będzie takie trochę żmudłe niszczenie. Dobra, nawet się trochę mi zada. W sumie nie dużo mi zadaje. Może więcej będzie mi zadawało. Dużo. Zadało jednak. Okej. Okay. Well. Bo szybsze niszczenie po prostu chcę i zniszczyć to w jakimś stopniu. Tyk. Tyk. I to po prostu zakończyć. Zdążę, nie. Nie zdążę, zostanę tak trzeba go mieć. Dwa razy, wow. No tak, Minecraft. Da mieć zawsze dwa razy zostanę. Tutaj teraz to ustawiamy. Biosą zaktualizowanego, chciałem nać komputer. Nie wiem jak na długo. I tak człowiek. Miałem ten plan, że chciałem się na XP50 zawsze przerzucić. No tylko ta płyta niestety. Jedną ma wadę wielką, to żeby kupował cenę. Tak człowiek. Chciałem się dawno. Mówiłem, że kiedyś chciałem ją zmienić, a to się spełni szybciej, bo będę musiał ją mieć po prostu, żeby obciążyć. Z dwóch chyba, czy z trzech. Chyba z trzech powodów. Chodzi o to, że najbardziej można dobrze taktować sobie ramy. A ja tego potrzebowałem bardzo strasznie. Żeby sobie mieć taktowanie ram zawsze na wyższym priorytecie niż mam to zawsze. Po prostu, żeby to jakby działało z mocną siłą komputerową. Komputerową. Chodzi mi o to, żeby po prostu procesor siedział tamten Ryzen 3, nie Ryzen 9, 3900X i dużo RAM. Najlepiej jakby była grafika jeszcze. A to mówię, zbieram to, tylko no, to nie jest takie łatwe zebranie. Mam nadzieję, że w jakieś kilka miesięcy to zbiorę, to nie w rok. A w rok wątpię, bardziej w kilka miesięcy to normalnie sobie jakby uzbieram. To jest takie rozwiązanie bardzo długie, bo będę miał na chwilę obecną bardzo mocną płytę. O B550 jest mocniejsza, ale ta najnowsza nie ma typu C. Jakby była odsłonie drugiej i miała typ C, to spoko. Bo nie ma wejścia typ C, a obudowa, którą mam dla mnie, nie wiem, każdy może się na coś zgodzić, dla mnie ta, no co mam obudowa, jest dla mnie koksem, bo po prostu jest większa i po prostu powiem tak, prosta bryła i po prostu fajny ma design, po prostu prostej bryły, a kurna dla mnie fajnie wygląda po prostu, nawet czy czarna, czy biała. Jest to później po prostu chłodzenie wodne od Nezrixy, też karka nawalna sobie i tyle. I będzie spoko, bo Be Quiet, nie patrzę na Be Quiet, ale nie wiem czy 360 jeszcze jakaś jest. Od tego, bo chyba jak kiedyś patrzę to nie było, ale nie wiem jak teraz jest z dostępnością, jak nawet nie ma dostępnych zasilaczy powyżej do 1000 nawet, powiem tak. Ceny poszybowały w górę, na pewno to poszybowały je, a mnie ty wkurzasz już zombie, bo patrzę na procesor tak patrzyłem na zaśle taką 1500 lub taki 1000 walnąć, 1200 było na promocji, tylko za 1700 takie trochę cena wysoka, jak za Core Mastera, jak był jeszcze kiedyś dostępny, chciał się 1800, ale miał 1500 mocy. A szczerze,
że RTX może dużo ciągnąć, zawsze prądu. 850 niby jest minimalnie, ale inny Ryzen, inna płyta, inne takie wszystkie rzeczy, to chciałbym sobie 1500 taką walnąć na taki zapas porawy tego, ale mniej człowieku bardziej chodzi o to, że nie ma takiej dostępności tą stronę, że chciałby się ją kupić po prostu. Kupić tak ze 3800, bo nie istnieje po prostu na rynku. Szkoda z tym, że nie istnieje na rynku, jakby go nie ma. Może kiedyś będzie, ale nie wiem. Bo fajna. Szczerze, fajna moc zasilacza za niedużą cenę, jak dla mnie, bo szczerze, niedużą. W jakimś stopniu jest duża. A znając mnie, tutaj jest typ 3.0 i typ C, to na luzie sobie podłączę tam blokopompę. Blokopompę to 2.0 i to chyba ten, jak byłby ten zasilacz, to ten zasilacz, że można priorytet mu zmienić tak czy owak. Ale można to ustawić, to by było nie głupie. Tak naprawdę, ale też jest na momencie nad hubem takim zewnętrznym od NZXT, bo chyba tam też wypuścili. Fajny, bo tak, też oglądam ziemniaka i tak dalej. Myślę, że jeżeli będę też tak bardzo, że chcę mieć niektóre rzeczy nad USB 2.0 podłączone, czy nad takie rzeczy fajne, LEDy, czy coś w tym stylu, no to no w jakąś stronę będę musiał mieć huby dostępne. Huby. Bardziej dostępność do portów 2.0 i dlatego chyba tak mówię, żebym najlepiej chciał mieć po prostu w jakąś stronę tą, ale mówić mogę, zrealizować ciężej, bo tu trzeba mieć sporo siana po prostu, żeby rozpocząć taki przemysłowy projekt, po prostu projekt, gdzie jest wszystkie części dookoła siebie i po prostu łączą się, ale powiem, że nie. Jestem młody. I mówię to, co jakby bym chciał kupić po prostu, ale ze względu na to, że ten, no to jakoś się uda, bo na pewno na ten procesor ma na pewno powyżej roku, ma na pewno, nie wiem czy nie, 2 lata, nie, 2 lata może mieć w sumie, bo chyba rok czekałem na płytę lub coś w tym stylu, więc jakby no, nie wiem, ale no to jakby miałby rok, czy nawet około już nawet 2, no to zaczyna się ten problem robić, z tym, że już od gier jest wymagany mocny procesor. To wszystko, a to jest taki uczciwy proces, gdzie jest grafika zintegrowana, jest to wszystko, ale on się już nie nadaje po prostu. On jest takim wyrzutkiem już, że można pograć jeszcze na Intexie, ale nie w powiedzmy wywalonych ustawieniach na maksa, albo po prostu w Minecraft, jak to po 144 FPS, to jest jakiś tam problem z tym, że trzeba uzyskać tyle FPS-ów i utrzymać się, i nawet po prostu na OBS-ie, żeby było je ciągle 60, no to jest to te wymagane ciągle. Może, że grafika generuje. Grafika nie ma problemu na razie, co? To co mówiłem, to tam było pewnie płyty, bo nawet wyśledza błąd grafiki. Co było śmieszne trochę dla mnie. Ale dobra, ogarnęło się. I człowiek, jeśli to będzie tak się działo częściej, no to będzie po prostu chciałem pomyśleć o tej płycie po prostu. Szybciej po prostu, powiem tak, nie jest trochę droga, nie powiem, że nie, jest trochę, 2000 można za nią wydać normalnie, jak za Xboxa, ale wydając taką, mam pewność, że jak RAM nie zamontuję, uruchomię się po prostu. To jest XMP, ale później jak włączę profil XMP, no to będą działały i zależy mnie na dobrej jeszcze sekcji zasilania, bo jeśli będzie bardzo strasznie nie powiem jaka, no to będzie mi spadały te jakby
jak to można obrócić słowa, po prostu będą mi spadały zegary procesora, bo będzie za duże będzie obciążenie na VRAMa i po prostu będzie to spadło mi zegary procesora i pewnie ta by mogła dać radę, na luzie pewnie. Na ten, który chciał zamontować procesor, to pewnie ruszyłoby. Nie wiem, czy tam nie jest popsuty portal. Albo mi się zdaje. Może mi się zdaje pewnie. No to na ten procesor to pewnie tak, ale... Tak człowiek, chciałem zmienić, zmieniam i tyle. Nie będę się tam patrzył, powiedzmy, w takie rzeczy, że... A dobra, może poczekam. Moje czekanie tylko zwiększy to, że... Będzie bardziej zapotrzebowanie na mocniejszego procesora i tyle. Czyli zamknąłem okno. To czy wiem, że słyszę jakieś samoloty. Wait. A, zamknąłem. Strasznie szybko leci tren. Ja zacząłem to robić. Brawo ja. Czekaj, to jest gdzieś tutaj. Czekaj. Tutaj. Czy to jest gdzieś tutaj? No, to jest gdzieś pewnie tutaj. I pewnie to, co skaluje, to pewnie jest to tu. No. Zacząłem tam to źle stawiać. Nie patrzyłem w kierunku tego. No i dlatego też... Wiecie, to jest szczerze moja wina. Nikogo nie jest tego wina, że zacząłem po prostu... Projekt fajny, jako dla mnie. Zaczynam, dostanę raz. Ale dużo wymagające ode mnie, żeby albo posiedzieć na awczeniu mocno itemów i budowaniu poza odcinkiem, albo po prostu zrobienie z takich luźnych odcinków, gdzie mogę z wami porozmawiać sobie po prostu, pośmieszkować czasami po prostu, no to zależy, jak się chce. Dostanę jeden damage, bo nie wiem, czemu nie płynę niby. Niby wolno, a jednak płynę w górę. Tym szybszym sposobem, nie wiem. Może mi się tylko tak wydaje. Może. Wszystko jest... Może. Dobra, to też, bo pewnie to też mam źle postawione. No to tak, dobra. Tyk. Dobra. Zabiorę? Nie dostanę. Całe szczęście, dobra. Czy za 13 minut odcinka? Ale jak tym sposobem... Czekajcie, bo w sumie jestem tutaj, no to w sumie mógłbym troszeczkę przybliżyć tak mikrofon. O, no. To byłoby lepsze rozwiązanie, ale pewnie... Tak trzeba podgłosić swój głos. I tak musiałem priorytety w Windowsie pozmieniać, bo mi oczywiście pozmieniał, że mi będzie przyciszy mikrofon, gdzie... Zaznaczam, pamiętam, że zaznaczam, że priorytetem jest nie wyciszenie ani nic, ale musiałem to zrestować. Resetowałem, mam, fajnie, super, okej, jest. Tyk, dobra, teraz kobu po prostu leci. Tyk, co jeszcze źle postawiłem, dobra. Dostanę trochę damage'a, albo nie. Dostałem, jedną serduszką. Ostatni chleb, gdzie jeszcze mam dużo w jakąś stronę. No. Czasami nie lubię tego stylu pływania w Minecrafcie. Dobra, nie dostanę na pewno damage'a już. Ale mi się już kończy drewno. I kobyl. Na te rzeczy szczerze dużo zejdzie. Dużo materiału i dużo... wykonanie tego, ale to jest nie jakiś problem duży i szczerze ten jeszcze ten monitor nie jak zamienić, ale ramię. A jeśli ramię, no to pewnie jeżeli, ale to mówię jeżeli, bo nie wiadomo jak to będzie, pozamieniać rzeczy takie, mieć monitor z 27 cali, czyli Samsunga. Albo zostawię, pewnie zostawię, będzie jako trzeci, po prostu. Żeby mieć po prostu jakby podgląd kamerki czy coś innego lub procesora, takie różne rzeczy, takie niby software'owe, jako no software, bardziej takie
pomagające, tylko to, że będzie. To będzie się dać mocno na już kartę, bo trzeci monitor będzie szedł jakby w ruch. Czyli już od procesora się wymaga dużo, bo musi wygenerować klatki tyle i tyle. Tam to jest przyszłościowe plany, bo już trzeci monitor to już będę wiedział, co będzie, że pewnie grafika nie będzie wyrabiała. To by mogło być możliwe, ale to jest plan, który jest do zrealizowania, ale w przyszłych planach dam jak lepszy komputer sobie, żeby mógłbym powiedzmy lepsze powiedzmy osiągi zrobić lub szybciej renderować sobie odcinki na nagrywanie sobie i tak dalej. No się to sobie nagrywam, a później to zacznę montować, jeżeli zacznie być zapas, tak człowiek mam duży. Zacząłem znowu nagrywać, więc znowu się czuję jakby znowu wróciłem w tą stronę taką nagrywającego, mówienie sobie takie rzeczy, więc spoko, fajnie z jakąś stronę, że sobie mogę sobie pogadać z wami, tak czy owak. Ale no, nam niestety to już jest 21:20, niestety jak niestety, pewnie coś na YouTube ogląda, dzisiaj pewnie już nie ponagrywam, tylko pewnie usiądę. Pewnie jutro, gdzie we w środę, u mnie. I sobie pewnie też ponagrywam. Jeżeli bym w tym tygodniu nagrał 20 lub 25, to spoko, 20 montuję, wsadzam na YouTube'a 20. I sobie powiedzmy nagrywam, bo znowu jakby moja wróciła taka energia, że mogę sobie ponagrywać. To jest pewnie spowodowane z tym, że zamieniłem save'a i po prostu mi się jakoś lepiej gra. To też jakimś stopniu z... W jakimś stopniu jest to takie ten zmienienie powiedzmy tego, co robiłem na lepszą rzecz. To jest też jakieś tam zmiana tego nastawienia, że fajnie, wow, jest wszystko ok. To jest w jakimś stopniu też wow. Więc no, dlatego może już mogę sobie porozmawiać na chillku, nie muszę się na chillku. Porozmawiać sobie na chillu mogę porozmawiać, ale odcinek nie ma ni... Jakbym to podcast nagrywał lub coś w tym stylu, no to rozumiem. A jeżeli nagrywam ja zwykłe odcinki jako młody youtuber, no to... No... Jak powiedziawszy... Jest jakieś tutaj te takie... Tym, że też muszę się nauką po prostu zajmować w jakimś stopniu. W jakimś stopniu, no muszę. Jest moim obowiązkiem do kończenia szkoły, do kończenia po prostu, kończę bardziej technikum niż, ale no. To jest szkoła średnia, jak dobrze powiem, tak. Ja śmiesznie chyba stara moja koleżanka ustawiła na Facebooku to, co pamiętam. Bo chyba jako szkoła podstawowa się nie liczy nigdy na Facebooka, ale ustawiła sobie jako szkołę wyższą i tak jak każdy się niektórzy śmiali i to było śmieszne, że szkoła wyższa przecież to szkoła średnia, bo szkoła wyższa to są studia, po prostu. A on dał, o to się pozmieniało, ale to są takie sytuacje niektórzy mają, ale no, wracając w temacie, to następny filar budujemy. Się tak kurwa zgadzam, nawet nie zauważyłem, że chwilę następną budujemy. No chwilę to ja widzę, że ciągle buduję, ale okej. Okay. Tylko po prostu zaczęliśmy budować i on jest do skończenia. Jeżeli nam ten odcinek pozwoli w jakimś stylu zrobić, ale pewnie ten odcinek już nam nie dużo nie pozwoli, bo na odcinku zawsze jest czas ograniczony. Ograniczę sobie czas do tych 20, 21, 22 minut, żeby nie robić. Jak kurna, jak pamiętam odcinki, to nawet po 40 minut miałem sobie zrobić. A to stare czasy, no to inaczej YouTube się zachował, really. Teraz już jest jakiś YouTube, nie powiem co. Ale no. Pewnie zcięcie jednego drzewa i nam się już kończy odcinek. To jest takie prawdopodobne, z prawdopodobnych rzeczy, że po prostu nad posadzenie sadzonek i to już jest taki koniec naszego odcinka i czekanie następnych, aż nagram. Nagranie jest dla mnie już spoko. Nie czuję się jakby zmęczony,
Może z tego powodu, że po prostu mam inny save i to do tego. A my co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.